Sylwia Jarmusz, witam Państwa serdecznie w rozmowie dnia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Marek Korbanek, dyrektor zespołu szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa. Dzień dobry, witamy w naszym studiu. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy, no nie może być inaczej, na początku września o nowym roku szkolnym, który ma być nowy nawet w takim dosłownym sensie, w takim mianowicie, że wchodzą pewne nowe zasady. Dużo się mówi o tych zasadach ostatnio. Weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywienia i żywności. To oznacza, że ze sklepików mają zniknąć niezdrowe produkty, jedzenie śmieciowe, tak to się nazywa. Ponadto mamy dzieci zachęcić do ruchu. Nie ma już być zwolnień całościowych z lekcji wychowania fizycznego, tylko zwolnienia z poszczególnych ćwiczeń. No i właśnie, mówi się o tym jako o wielkiej nowości, a tymczasem ja, przygotowując się do naszej rozmowy, przypomniałam sobie, że w zespole szkół nr 7 był realizowany projekt unijny Zdrowe dzieci w zdrowej społeczności. I tak naprawdę już od dawna Państwo myślą o tym, co zrobić, żeby dzieci były zdrowsze. Proszę nam przypomnieć, jak ten projekt przebiegał. Ja myślę, że to nie tylko dotyczy naszej szkoły, bo tych projektów związanych z promocją zdrowia jest bardzo dużo. One trwają już w wielu szkołach długo i no trudno akurat tu może naszą szkołę wyróżniać, ponieważ inne także uczestniczą w bardzo różnych projektach i to nie jest temat nowy. Poza tym też kwestia żywienia to też kwestia programu nauczania, który nawet w tych klasach najmłodszych zakłada właśnie tematy z tego zakresu. Nasz program, o którym Pani wspomina, Zdrowe dzieci w zdrowej społeczności, wspaniały uważam program. Szkoda, że się skończył. Był u nas realizowany przez 3 lata i sam osobiście byłem tą osobą, która doznała jego efektów, ponieważ akurat uczestniczył w nim także mój syn. I osobiście mogłem obserwować to, w jaki sposób ta działalność tego programu, to działanie tego programu wpływa na zmianę jego takich postaw żywieniowych głównie, bo no, zmuszał nas, rodziców, do tego, żebyśmy kupowali takie, a nie inne produkty. I to nie jest tutaj żart, rzeczywiście ta pedagogizacja w drugą stronę rodziców przez dzieci, myślę, że następowało. No niestety program trwał 3 lata, on był dość intensywny, ponieważ zakładał zarówno zajęcia takie żywieniowe, jak i ruchowe, i informacyjne dla rodziców, spotkania takie, informacje dla rodziców, w jaki sposób to prawidłowe żywienie powinno odbywać. I to nie takie ogólne spotkanie, ale to były spotkania rzeczywiście, które wskazywały, że Jasiu Kowalski ma akurat taką, a nie inną dietę mieć. Oczywiście nie publicznie, nie przy wszystkich. To były spotkania pracowników AWF-u, którzy przeprowadzali te badania i takie wskazówki udzielali rodzicom. Także program naprawdę, to był program, który obejmował 6 państw. My zakwalifikowaliśmy się tutaj jako szkoła podstawowa i uczestniczyliśmy w tym i naprawdę bardzo miło wspominam i jako program, który rzeczywiście dał efekty, które niestety troszeczkę w tej chwili już zaniknęły. Dzieci są starsze, są już w gimnazjum i sam obserwuję, że jednak kiedy nie mówi się o tym ciągle, kiedy się nie przypomina, kiedy nie ma tej formy sprawdzenia, co oni jedzą i kontroli właściwej, no to się to wszystko tak rozmywa po trosze i wracamy do tych niestety starych nawyków żywieniowych. No właśnie, teraz mówi się dużo o tym, żeby jednak te dobre nawyki w dzieciach kształtować, ale mam wrażenie, że mówimy przede wszystkim my, dorośli. Rozmawiamy o tym ze sobą. A jak pan dyrektor ocenia, czy w tych wszystkich działaniach nie brakuje jednak trochę więcej takich działań, które będą uświadamiały dzieciom, jak ważne jest zdrowe odżywianie i ruch? I czy jest sposób, żeby właśnie to uświadamiać, jakby robić to dodatkowo poza działaniami, które, do których zobowiązują przepisy? No sądzę, że jesteśmy w takiej dość trudnej sytuacji, bo w tej chwili zaczęło funkcjonować to rozporządzenie ministra zdrowia oraz ministra edukacji, też dotyczące spraw związanych z żywieniem. Jest to na pewno duża pomoc dla nas, dyrektorów, prawna, żeby egzekwować te sprawy, ale nie ukrywam, że to jest takie
trudno wytłumaczyć dzieciom, dlaczego takie jest... Takie bardzo gwałtowne działanie i sądzę, że taka działalność szkolna od podstaw, właśnie od tej zerówki, od pierwszej klasy, od przedszkola nawet, czyli od tych najmłodszych lat, w tym względzie to jest właściwy krok. A ta ustawa powinna tylko nam pomóc, prawda? W tej chwili to tak bardzo gwałtownie nastąpiło. No, na przykład u mnie w szkole efekt jest taki, że nie mamy sklepiku, bo pani zrezygnowała, się nie dziwię, no bo przy tych obostrzeniach prawnych, jakie występują związanych z tym, co w tym sklepiku ma być, no to pani, kolokwialnie mówiąc, nie wyjdzie na swoje i dlatego zrezygnowała. Zobaczymy, może znajdziemy ajenta, który podejdzie do tego w inny sposób i będzie próbował zafunkcjonować w tej rzeczywistości. Ale no na razie wątpię w to, bo rzeczywiście wykluczono masę spraw, które utrzymywały te sklepiki. One niestety były związane z tą złą żywnością, ale przy okazji były też sprzedawane rzeczy, które my dyrektorzy wymuszaliśmy często na ajentach, czyli to, co w zasadzie ta ustawa wprowadza, ten rozporządzenie wprowadza, to no myśmy przy okazji tych też złych produktów typu jakieś chips czy drożdżówka, które, i pączek, które się znajdowały także w szkolnych sklepikach, no, były przemycane, ale no, nie były kupowane. Wielokrotnie kwestia ceny oraz wyboru dzieci dotyczyła właśnie tych gorszych produktów. Być może teraz, kiedy nie będą mieli tego wyboru, będą zmuszeni kupić, no ale nie ma tej osoby, która by poniosła ryzyko i przez miesiąc, dwa, czy trzy, czy cztery edukowała ich w tym względzie w ten sposób, że uparcie, prawda, będą na przykład tylko chipsy jakieś tam owocowe i tak dalej. No, no to jest kwestia, która powinna dotyczyć nie tylko dzieci, ale też dorosłych, bo przecież te nawyki żywieniowe już powstają w domu. No, no my karmimy tego malucha, on idzie do przedszkola i w tej chwili spotka się też z żywieniem zdrowym w przedszkolu, bo też następuje zmiana tego żywienia i co do ilości i jakości oraz tego, z czego będzie się składał ten posiłek. Ale no, dzieci te małe też nie są przyzwyczajone do tego, żeby jadły odpowiednie pieczywo, spożywały odpowiednią ilość owoców, czy odpowiednią ilość tych produktów mlecznych zamiast, powiedziałbym, takich szybkich dań. Czyli zrobiliśmy pierwszy krok, ale droga przed nami jeszcze długa. No na pewno, długa. Na pewno. Ale najważniejsze, że ten pierwszy krok jest. Jeszcze jedną zmianę mamy, nie jeszcze jedną, jeszcze wiele, ale pośród tych, o których warto, myślę, jeszcze powiedzieć, to zmiana dotycząca lekcji zajęć wychowania fizycznego. Wspomniałam już na początku naszej rozmowy, że teraz ma być inaczej, to znaczy mniej ma być zwolnień całościowych, więcej zwolnień, jeśli już to zwolnienia właśnie częściowe. No i ma być inaczej oceniana ta aktywność, mianowicie ma być oceniane zaangażowanie. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać przed wejściem do studia, pan powiedział, że to też już właściwie się dzieje. No sądzę, że w większości szkół tak jest. No na pewno są jakieś wyjątki niechlubne, na pewno są też te, które przodują w takich działaniach, ale no, dla WF-isty no, jasną sprawą jest to, żeby rzeczywiście podchodził do każdego ucznia indywidualnie i oceniał go za to, co może wykonać oraz jaki wkład pracy miał w tym, w tą jego aktywność oraz systematyczność tych ćwiczeń. I to ten przepis w zasadzie tylko, no, powiedzmy, to usankcjonował jakoś jeszcze bardziej, bo on cały czas funkcjonował jako zapis w warunkach oceniania, sposoby oceniania. Także to jest w zasadzie nic nowego. Dodano tam sprawę związaną z częściowymi zwolnieniami. No, powiem tak, dla mnie jako WF-isty wieloletniego to też nie jest żadna nowość, no bo niestety wiem, że niektóre dzieci nie mogą na przykład niektórych ćwiczeń wykonywać, bo rodzice informowali mnie o takiej czy o innej chorobie. No i staram się to za każdym razem realizować. Teraz dyrektor ma prawo zwolnić z części ćwiczeń. Tak to w tym zapisie mniej więcej wygląda. Czyli tak do końca nie bardzo rozumiem, czy dyrektor będzie zwalniał z biegów, będzie zwalniał
ze skoków, czy z ćwiczeń na jakiejś wysokości, czy jakichś ćwiczeń antygrawitacyjnych, no nie wiem. I na podstawie czego, ponieważ dotychczas te zwolnienia, które ja otrzymywałem, a dotyczyły nie zwolnienia z WF-u, to były tak ogólnie sformułowane, że w zasadzie dotyczyły całego WF-u, bo jeśli lekarz wystawia zwolnienie, na którym pisze, że uczeń jest zwolniony ze skoków, właśnie z biegów, z jakichś ćwiczeń wytrzymałościowych, no to mało pozostaje takich ćwiczeń, które on może uczestniczyć na tej lekcji. Sądzę, że rolą WF-isty jest tak znać tą grupę, żeby te dzieci, które nie mogą wykonywać danych ćwiczeń, angażować w jakiś inny sposób. Czy pomagają w lekcji, czy nie uczestniczą w danym ćwiczeniu, a wykonują co innego, bo to też jest przecież do zrealizowania na WF-ie. Także to też w zasadzie żaden nowy przepis, ale taki bardzo ogólny i myślę, że dyrektorzy będą mieli kłopot tutaj z realizacją tego i z tymi zwolnieniami dotyczącymi jakichś tam ćwiczeń. Być może to będzie w jakiś sposób, lekarze, mądrzy ludzie, może to określą troszeczkę dokładniej i lepiej, tak żeby rzeczywiście pomóc. Ale w ten sposób, jakbyśmy dostawali to do tego czasu, no to jest zbyt ogólne takie określenie i myślę, że może powodować też jakieś tutaj utarczki między dyrektorem a rodzicem, który będzie wymagał czegoś, a my nie będziemy do końca przekonani, w jaki sposób to wykonać, bo no, jeśli nie będzie konkretnego zalecenia lekarskiego, to są bardzo naprawdę takie ogólne sprawy i dyrektor, który jeszcze nie zna się na przykład, bo nie jest WF-istą, no jakie on ma wiedzę o tym, poza tym, że z praktyki może wiedzieć, uczestnicząc w tych zajęciach, obserwując, hospitując i tak dalej. No może coś tam wiedzieć, ale znowu będzie musiał zasięgnąć tutaj WF-isty zdania, które to są ćwiczenia. No robi się strasznie taki długi korowód i nie wiem, czy zakończony sukcesem w końcu. Myślę, że nie wiem, czy to był problem, tak jak pani się tutaj pyta, zwolnień z WF-u w tym momencie. Myślę, że problem zwolnień z WF-u to jest kwestia atrakcyjności zajęć. No i tu jako WF-ista też pewno się narażę kolegom i koleżankom, no bo uważam, że wielokrotnie sami jesteśmy winni, że ci uczniowie nie ćwiczą. Tu tak to wygląda, bo to z takich czy innych powodów tak wyglądają zajęcia i no nie zachęcają dzieciaków, prawda? A czy to nie wynikało też jednak z takich obaw dotyczących pewnie rodzących się w głowach i dzieci i rodziców, że skoro jestem mniej sprawny fizycznie, biegam troszkę wolniej niż kolega, nie robię tego ćwiczenia równie sprawnie niż kolega, no to nie będę ćwiczył, ponieważ z innych przedmiotów mam dobre oceny, a tym zajęciami wychowania fizycznego sobie popsuję średnią. Nawet pani minister taki przykład właśnie przytoczyła. Czy to nie tak taka obawa też tutaj gdzieś powodowała, że tak, a nie inaczej to się działo? Myślę, że dotykamy tu kwestii w ogóle oceny na WF-ie. Osobiście jestem wrogiem oceniania na WF-ie i chętnie widziałbym ten przedmiot tylko z napisem zaliczony, niezaliczony. Ponieważ myślę, że dzieci same znają swoją sprawność, jeśli uczestniczą w tych zajęciach. Dzieci, które bardzo dobrze ćwiczą, mogą być wyróżniane w jakiś sposób przez nauczyciela, taki, który powoduje, że pokazuje się ich tą wybitną, powiedzmy, sprawność, ale należy jak najbardziej pomagać tym słabym i tym średnim właśnie, a ocena często nie jest tutaj na WF-ie mobilizującą oceną, tylko działającą w drugą stronę, bo no, jeśli uczeń dostaje, powiedzmy, zostanie na rękach trójkę, czy dwójkę, no to tak, no nie wiem, czy to go aż tak mobilizuje. Jeśli za chwileczkę poprawia tą ocenę, mu się nie uda, no to znowuż, prawda, otrzymuje taką ocenę i to się tak w kółko mieli. Ja myślę, że sposób taki, że jeśli uczeń nie potrafi robić przewrotu, nie potrafi stanąć na rękach, można przeanalizować to, co jest przyczyną, czy jego budowa, czy możliwości i zaproponować inne ćwiczenia. Myślę, że to jest właśnie takie wyjście, żeby ta indywidualizacja na WF-ie była jak najbardziej posunięta i powiedziałbym, może nie, że ten robi ten to, bo to nie jesteśmy w stanie tak podzielić lekcji, ale zwrócić uwagę na te możliwości dziecka i
takie dawać mu zadania, żeby one nie przerastały jego. No, no, nie każmy wchodzić 90-kilogramowemu uczniowi na linę, bo on nigdy tam nie wejdzie, tylko ściągnie sufit na dół, no i taki będzie efekt. No, drugi wejdzie, dostaje piątkę, a ten się czuje bardzo pokrzywdzony. Może co innego, inne ćwiczenie. Myślę, że w tym kierunku trzeba działać i w tym momencie też w jakiś sposób te osoby, które na przykład, bo to jest tak zauważalne, przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum i tu się zaczynają zwolnienia, już nie mówiąc potem o liceum, prawda, gdzie jest duży kłopot. Ale no, sądzę, że właśnie dostosowanie jak najbardziej do oczekiwań uczniów i program jest bardzo ważny, ale myślę, że to, żeby uczniowie ćwiczyli, to jest sprawa najważniejsza. Miałem takiego wspaniałego profesora na WF-ie, niestety już nie żyje. Mówił, i to tak stosuję do dzisiaj, że mówił: Marek, metodyka to jest bardzo ważna sprawa, ale jeśli dzieci wychodzą po WF-ie spocone, rumiane i roześmiane i się pytają, kiedy będzie znowuż WF, to już odniosłeś największy sukces. I myślę, że to jest taka dewiza dla wszystkich nauczycieli, żeby obserwowali swoich uczniów, bo potem bardzo łatwo poznać, czy się lekcja podobała. To jest najlepsza ocena nauczyciela, nie kogoś z zewnątrz, tylko tych dzieciaków. No to oczywiście w nowym roku szkolnym wszystkim nauczycielom życzymy takich właśnie lekcji, żeby uczniowie wychodzili z nich roześmiani i rumiani. Natomiast myślę, że najlepszym podsumowaniem tych kwestii, które udało nam się podczas dzisiejszego spotkania omówić i słów pana dyrektora, będzie to, że jednak tutaj ogromna rola rodziców, bo los dyrektora nie jest łatwy, jak słyszymy w tych wszystkich zmianach, ale współpraca z rodzicami może spowodować, że da się to wszystko zrobić. No, nie wyobrażam sobie, żeby nie było tej współpracy w momencie, kiedy dotykamy spraw żywienia czy związanych bezpośrednio ze zdrowiem dziecka jak WF, bo no, to jest naprawdę bezpośrednio się wszystko wiąże, a to, że w szkole będziemy dobrze żywić, to nie znaczy, że dziecko będzie zdrowo odżywiane w ogóle, prawda? My będziemy się starać, ale dawać podstawy, ale rodzina to jest to miejsce, gdzie no, powinno się na to zwracać uwagę. Zachęcamy więc wszystkich Państwa, jeśli są jakieś wątpliwości, do wizyty w szkole, do rozmowy, do omówienia tego wszystkiego, czego wątpliwości dotyczą. Panu dyrektorowi życzymy dużo sił w nowym roku szkolnym, samych uśmiechniętych dzieci w szkole. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Marek Korbanek, dyrektor zespołu szkół nr 7 na osiedlu Zwycięstwa.